Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Witam państwa bardzo serdecznie i mamy bardzo poważny temat. Słuchajcie, życie jest bardzo niesprawiedliwe. Patrzcie, co się dzieje w naszym kraju, kiedy jakiemuś zwierzęciu, kotu, psu czy innej gadzinie się dzieje jakoś krzywda, nie? Od razu powstają komitety obrony praw tych zwierząt. Już nie godzą o tej całej dolinie rozpusty. Proszę państwa, jak jest jeden gatunek zagrożony, gatunek na wymarciu, jakim jest nasza kochano teściowa, nikt się za nimi nie ujmuje, nikt. I to jest niesprawiedliwe. A mnie to nie dziwi. Co? A mnie to nie dziwi, bo ja uważam, że teściowe doskonale potrafią się same obronić. Mało tego, teściowe potrafią atakować. Krzysiu, ja jeszcze nie widział kota, psa ani konia, żeby zrobił krzywdę swojemu zięciowi. Ale teściowe robią to doskonale. No i widzisz, i tak, i to jest dowód na to, że teściowe są krzywdzone. Hanek je broni, a on atakuje. Ale coś ty. Gregor, czekaj. A nie wydaje ci się, że te dowcipy o teściowych są obraźliwe? A żebyś wiedział, że nie znam żadnego dowcipu o teściowych. Nie? Nie. A to, co się na weselach śpiewało, że szła teściowo przez las, pogryzły ją żmije, pozdychały, a teściowo żyje, o. To co? A to bardzo ładny wierszyk taki okolicznościowy. A, bezszczelne to takie. Ładne. A ta zagadka, co tak. To jest ropucha i 40 małych żabek? No. Teściowo wiesz o firanki? Tak? No. Co to jest takiego złego? Chwilę, nie. Ja w każdym razie nie wiem, czy ropucha to jest obraźliwe słowo, ale ja do mojej teściowej nie mam zamiaru go dać żabciu. No dobra, to no. Czemu do swojej żony go do żabciu? Do żony, no. My mówimy do naszych żon żabciu, bo nasze żony są jeszcze żabcie. Tak. Ale jak nasze córki wyjdą za mąż, to nasze żony przekształcą się w ropuchy. A to jest droga ewolucji, Krzysiu. Co? Darwin. Patrz, jest młoda dziewczyna, Kijanka. Tak. Wychodzi za mąż, przekształca się w żabcie. Łogu nie odcinają. A jej mamusia w tym samym czasie z żabci w ropucha. Dlatego młode kobiety w tej chwili w Polsce nie chcą wychodzić za mąż i dlatego nie chcą rodzić dzieci. Tak. Dlaczego? No dlatego, że nie chcą zostać tymi ropuchami, nie rozumiesz? A, nie, no dlatego, że nie chcą znosić skrzeku, tak? Nie, bo nie chcą ropuchami zostać. Teściowymi no. Nie chcą teściowymi. Zostać. Teściowymi. Dobra, godajcie sobie co chcecie. Ja powiem oficjalnie. Kocham swoja teściowo. Co? Zatkało cię, nie? No. Ty nie możesz kochać swojej teściowej, bo jakbyś kochał swoją teściową, to byś przynajmniej raz w życiu do niej coś zrobił. No co? No nie wiem. Ja no. Kocham ma teściową, ja ją nawet kiedyś, ja i życie uratował, jak się topiła w tym, w Zakopanem. W Zakopanem? Tak. Gdzie ona się tam kąpała? No. A, nie wiem, ona się nie kąpała, ona łowiła pieniądze z morskiego oka na pewno. No. Gregor, kocham swoją teściową. Kochasz, on tak musi godać, bo się ją boi. A ty jego to już głupoty, no. boi się. Nie go to głupot, tylko po prostu to jest dla nas niezrozumiałe, rozumiesz? No. My tego nie potrafimy zrozumieć, jak Krzysztof Respondek może kochać swoją teściową. Za co? Za to, że jest dobro. Uczciwo. Ona mi dom przepisała. Przepraszam, i jeszcze jedno. Ona jest pedantycznie czysto. I to jest prawda. Słuchajcie, ja słyszę, że Respondka teściowo jest tak pedantycznie czysto, że mu kafelki w łazience na podłodze tak wyczyszczone, że ostatnio jak tam karaluchy szły, to tak się rozjeżdżały. Pedantka. Pedantka. Wiesz co, ja wiem, ty mi zazdrościsz, bo moja jest ładna kobieta, a na ta twoja to wołają ciasteczkowy potwór. Ty uważaj, co godasz, Nie obrażaj się, Krzysiu, nie obrażaj, bo podobno pobliska cukiernia piecze ciastka tylko dla twojej teściowej. Tak. Uważaj, bo godasz o kobiecie, która urodziła 7 dzieci, słuchajcie, 7. No to fajne mi hobby, jeść i rodzić, królowa w ulu, no. Kurczę blade, teraz schudła, bo zastosowała ta dieta Kaczyńskiego. Kogo? Kwaśniewskiego. Kwaśniewskiego, no. Tak. I wygląda przynajmniej tak samo szczupła jak ta twoja, wiesz? Schudła, bo ta ciastkarnia zamknęli. No. Ale co z tego, że się odchudziła? Imię Rebeka jej pozostało. Z tym, że to nie jest ważne, Krzysiu, to mnie wzruszyło. Coś ty powiedział, twoja teściowa, ile urodziła dzieci? 7, wszystkie swoje. O. 7 dzieci? No. To teraz wiem, dlaczego twój teść moksywa spóźnialski. Tak? Tak. No, no. Lepiej spóźnialski niż taki jak twój informatyk. Informatyk? Tak. Są komputery naprawiał. Oczywiście. W stanie wojennym chodził na bezpieka i informował, co się na osiedlu dzieje. Informatyk. Ty się Respondek, nie śmiej, bo twój to na pewno jakiś profesor na uniwersytecie, prawda? Powiedz mu, kim jest mój teść. Dekarzem. Co? No dekarzem, że słyszał, że jest z nim godo przez telefon. Czy raz, żeś powiedział papo. Mój teść jest położnym. No, bardzo dobry położny. W ciągu 10 lat położył 3 firmy. Swoja, teścia i zięcia. No. I dobry sprinter, jak tak uciekał przed urzędem skarbowym, nie? Tak, mój teść odbiera dzieci. A, z przedszkola. Cudze.
Z przedszkola też, bo kocha swoja żona, a moja teściowo, wiesz? Po prostu żyją w zgodzie, a twoi teściowie Gregor się cały czas kłócą z tego, co wiem. Nieprawda. I ty, właśnie, jak to było, że twoi teściowie, co oni, pobili się o kubek do badania moczu? No, chyba cię pogięło. Nie pobili się o kubek do badania moczu, tylko o skierowanie do badania oczu. Już trochę słabo widzieli, było niewyraźnie napisane i nie wiedzieli, na kogo jest wypisane. Nie, ale wiesz co, to jest możliwe, to jest możliwe. Lekarze tak niewyraźnie piszą, że ja się ostatnio pokłócił z powodu recepty w aptece. A ja ostatnio się z powodu apteki pokłócił w domu. Jak? Teściowa mnie posłała do apteki po tabletki na zanik pamięci. Kurczę, ja zapomniał kupić. No. Nie no, czekaj, toś ty się nie pokłócił z powodu apteki. Ty się pokłócił z tego powodu, że ty mieszkasz z teściową pod jednym dachem. Tak. Ale ty nie wiesz, że teściowo powinna mieszkać od swojego zięcia przynajmniej tak daleko, żeby nie mogła do niego przyjść w papciach. No. I najlepiej, żeby miała ze dwie przesiadki. Tak, tak. Najlepiej samolotem. No. Ale słuchajcie, kochane teściowe, tak reasumując, to można powiedzieć, że dla każdego zięcia teściowa jest jak najdroższy skarb. Skarb. No i lepiej by go tak zakopać w kącie ogrodu, żeby żody nie znalazł, nie? I dlatego teraz piosenka...